śmieciu. Ty jesteś, jesteś białasem i w ogóle jesteś białym kiblem. O tak, o tak. Przepraszam za spóźnienie. Wybaczam. Ej, ty białasko, ty! Boicie się mnie, tak? Ale z ciebie rycerz. O co ci chodzi? Nie musiałeś go bić, ale chociaż ciętym językiem zadać mu ból dotkliwszy. Ale ja się boję dzieci. One są takie... Takie? Takie małe. To była rzeź. Kotlety. Ziemniaczki. Nie oszczędziła nawet buraczków. Ta wariatka anorektyczka rozpoczęła jedną ze swoich krucjat antyżywnościowych. Kto? Anna? Bo obok mnie się działa. Dokąd zmierzasz z tym orężem? Do kuchni. Muszę zabić jakieś jedzenie. Czuję... pierogi. Nasze pierogi krzywdy ci nie uczyniły! Puszczaj mnie! Chwilowo nie chodź tam, bo ty przestajesz! Obejdzie ja. Teraz pokażę ci, jakim rycerzem mogę być. Wszystkie diabły tutaj się zebrały! Ano? Żądam, abyś opuściła me komnaty! Ano? Ja... Nalegam, wyjdź! Ano, oręże twe. Ofelio. Tak, Erneście? Mam prośbę. Słucham. Nie odwiązuj mnie. Proszę! Dlaczego? Tak mi się podoba. Chodźmy do kościoła. Dzisiaj jest odpust i wszystkie grzechy zostaną nam odpuszczone. Będziemy mieli czyste konto w niebie. Niczym w grze komputerowej. To co, idziemy? Jaja sobie robisz? Ale... czuję się tak wewnętrznie... brudny i nieświeży. Zakup mydła polecam. Ty robisz sobie jaja. No dobra. Jak leziesz, dziewucha? Bądź łaskawa, pani. Jem niezdarna. Przeprosić zamiar miałam. Dlaczego pluje mnie pani? Bodajże to mógłby być jad, który zabija. Nigdy jad nie brał się z tak słodkich źródeł. Nigdy jad nie tchnął tak szpetnej ropuchy. Teraz pokażę ci, jaki mogę być rycerzem. Matko Boska morduje, odpłaczenie, ludzie! Boże!
Bóg się kąpie! Poczuł się brudny, że cię stworzył! Co za tekst! Mój rycerzu! Niesamowity film, prawda? A to była ohydna para.